Cześć, witam Was na kanale Typowy Futbol. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, aby Was nie ominęły kolejne odcinki. Dla Was to dosłownie sekunda, a mi to naprawdę bardzo pomoże. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Jeszcze we wstępie naprawdę ciekawa oferta dla nowych graczy. Warunki tej oferty powitalnej są banalnie proste. Jest to zakład z tak zwanym cashbackiem. Wpłacacie pieniądze i stawiacie swój pierwszy kupon. Jeśli wygracie, pieniądze są wasze. Z kolei jeśli przegracie, Betfan odda wam je w formie bonusu i aby je wypłacić, musicie minimum raz obrócić bonusem. Aby maksymalnie wykorzystać tę ofertę, musicie zagrać za 600 zł, choć to i tak nie jest wymagane. Rejestracja jest banalnie prosta, co zresztą widzicie teraz na ekranie. Dodatkowo każdy z Was, kto doładuje konto dowolną kwotą, otrzyma freebet od Betfana w wysokości 60 zł do dowolnego wykorzystania. Pamiętajcie, aby przy rejestracji wpisać kod typowy futbol. Wszelki link znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. Oferta jest naprawdę dobra i korzystajcie z niej póki możecie. Bo na przykład wpłacając sobie dychę, i tak Betfan da Wam bonus w postaci 60 zł. Naprawdę, jeżeli jesteście nowymi typerami, to jest jedna z najlepszych ofert na rynku, dlatego ja Wam ją serdecznie polecam. A teraz przechodzimy już do dzisiejszych typów. Dobrze, a więc tak, na dzisiejsze mecze towarzyskie przygotowałem dla Was aż dwa kupony i są to dwa duble. W pierwszym zdarzeniu postawiłem na to, że obie drużyny strzelą gola. W meczu oczywiście Polski z Rosją. Kurs na to zdarzenie to 1,80. Dlaczego typuję tutaj bramki dla obu zespołów? Biało-czerwoni są niewyraźnymi faworytami kursowymi przed tym spotkaniem. Rosjanie mieli w ostatnim czasie sporo problemów, ale w pierwszym spotkaniu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy z pewnością zechcą pokazać się z dobrej strony. Sprzyjać temu może spodziewanie ustawienie Polaków z trzema środkowymi obrońcami, które wcześniej sprawiały im spore problemy. Z drugiej strony spodziewam się tutaj również dużej mobilizacji, chęci pokazania się z dobrej strony, co powinno wpłynąć na bardziej otwartą grę, zwłaszcza że mówimy tu o pierwszym meczu testowym przed dużą imprezą. Spodziewam się tutaj zatem bramek dla obu drużyn. No i w drugim zdarzeniu postawiłem na wygraną Słowacji w pojedynku z Bułgarią. Kurs na to zdarzenie to 1,76. Choć Słowacy mieli ostatnio bardzo kiepską serię, zdołali ją zakończyć pokonując u siebie Rosjan, 2-1. Teraz mogą spokojnie przygotować się do Mistrzostw Europy. Do składu wrócił choćby niezwykle doświadczony Hamsik, który powinien zagrać przeciwko Bułgarom. Ci w ostatnich 12 spotkaniach wygrali tylko raz i w ostatnim czasie spisują się po prostu kiepsko, a potencjał ich kadry jest również bardzo przeciętny. Słowacy według mnie powinni po prostu wygrać to spotkanie. No i kurs całkowity na tym kuponie to 3,17. Ja gram sobie w nim za 500 zł, a do wygrania mam aż 1395 zł, także naprawdę jest o co grać. Przechodzimy teraz do drugiego dubla. W pierwszym zdarzeniu postawiłem na powyżej 1,5 gola w pojedynku Bułgarii ze Słowacją. Kurs na to zdarzenie to 1,38. Tak jak już mówiłem wcześniej, według mnie Słowacja tutaj wygra, ale nie uważam, żeby był to wynik gdzieś w okolicach 1-0. W mojej opinii Słowacy wygrają ten mecz minimum dwoma bramkami. I jeżeli miałbym typować wynik, to gdzieś w okolicach właśnie 2-0 czy 2-1. W drugim zdarzeniu natomiast postawiłem na powyżej 2,5 gola w pojedynku Polski z Rosją. Kurs na to zdarzenie to aż 2,05. Liczę, że w pierwszym spotkaniu kontrolnym obie drużyny nieco zaryzykują i stworzą całkiem dobre widowisko. Obie ekipy miały w ostatnim czasie problemy, ale biało-czerwoni pod wodzą Sołzy kilkukrotnie pokazali się z dobrej strony w ofensywie. A z kolei po stronie Rosjan plusem powinno być większe zgranie pod wodzą trenera, który jest zespołem o wiele dłużej niż Portugalczyk. Po prostu jest to takie kontrolne spotkanie, w którym trenerzy jeszcze mogą poeksperymentować. I nawet jeżeli stracą bramkę, to nic się tutaj nie stanie. No i kurs całkowity na tym kuponie to 2,83. Ja gram sobie w nim za 300 zł, a do wygrania mam 747 zł. No i to już wszystkie propozycje ode mnie. Fajne jest to, że w obu tych kuponach mamy dostępny cashout. Także jeżeli by coś nie wchodziło, to będziemy mogli sobie wypłacić chociaż część swojej wygranej. Zachęcam, abyście grali razem ze mną. Wszelkie linki do rejestracji u naszego boomhera Betfana znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu. No i standardowo w filmie mam dla Was konkurs. Wytypuj dokładny wynik spotkania oraz minutę pierwszej bramki w meczu Polski z Rosją. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa 30 zł na typowanie w Betfan. Oczywiście komentarze tytowane nie będą brane pod uwagę. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zostawiona łapka w górę pod tym filmem, dołączenie do naszej grupy na Facebooku oraz subskrypcja naszego kanału YouTube. No i tak już na końcu tego materiału chciałbym powiedzieć dla nowych widzów, którzy mnie oglądają, że jeżeli wygracie konkurs, to musicie się wpisać do naszego posta na grupie Facebook o nazwie Typowy Futbol. Link do niej znajdziecie w opisie. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz proszę Was o zostawienie łapki w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych typerskich materiałach. Cześć!